Donald Tusk i jego kierowca jeździli przez wiele dni po Polsce. Pewnej nocy, gdy jechali przez jakąś wieś, przed limuzynę wyskoczyła im świnia. Nie przeżyła tego spotkania. Tusk, widząc, co się stało, kazał kierowcy znaleźć jej właściciela i powiedzieć, że wszelkie straty zostaną zrekompensowane. Kierowca poszedł do pobliskiej wsi i wrócił dopiero po 6 godzinach z cygarem w zębach, butelką wina w ręce i w poszarpanym ubraniu. Mój Boże, co ci się stało? Pobili cię? Pyta Tusk. Gdzie tam? Odpowiada kierowca. Znalazłem dom tego rolnika, stanąłem przy drzwiach, zapukałem i powiedziałem, co się wydarzyło. Rolnik rzucił mi się na szyję i dał mi swoje najlepsze wino, jego żona obiad, a ich 19-letnia córka chwilę szalonej, niezapomnianej rozkoszy. Najlepsze jest to, że cała wieś nazywa mnie teraz bohaterem. Nie wierzę. Dziwny ten naród, mówi Tusk. Ale co ty właściwie im powiedziałeś? Że jestem kierowcą Donalda Tuska i zabiłem świnię.